Dzień dobry Państwu, Magdalena Chapka, zapraszam na informacje Notes. 15 czerwca na naszych terenach rozegranych zostanie kilka wyścigów z cyklu Skandia Marathon Lang Team. Pan Czesław Lang, główny organizator, zapewnia, że każdy będzie mógł spróbować swoich sił na malowniczej trasie. We wtorek, 30 kwietnia w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na organizację wyścigu Skandii Maratonu Lang Team. Jak zapewnia Czesław Lang, wychowanek bytowskiej Baszty i obecnie generalny dyrektor Lang Teamu, że Bytów 15 czerwca będzie stolicą polskiego kolarstwa. Się krępują, jak widzą, że trzeba założyć numer, jak trzeba założyć kask, to oni myślą, że tam nie wiadomo co się dzieje, a to jest zwykła przejażdżka i tutaj jest taką naszą rolą i tutaj też będzie taki mój apel do pana burmistrza, żeby w szkołach poinformować, żeby szkoły wystawiały swoje reprezentacje. Naprawdę każdy, kto ma rower, może przyjechać sobie, wybrać dystans i przejechać ten dystans w formie zabawy, rekreacji, no oczywiście ci ambitniejsi mogą się ścigać. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Pszczółówki kolarzy polskich. Na pewno mamy całą basztę Bytów tutaj. Mamy Kartuzję, prawda? No, zapowiada swój udział Maja Woszczowska, która też często startuje na tego typu maratonach. Jeżeli tam nie będzie nic z niczym kolidowało, to też Ania Szafraniec. No, oczywiście tutaj z Bytowa to wiecie, Kaiser i cała reszta, Banachowie tutaj z Trójmiasta. Także że cała czołówka Polski, jeżeli chodzi o zawodników, ponieważ jest tutaj rozgrywany Puchar Polski, który jest punktowany, tu się zdobywa punkty do Pucharu Polski, czyli ktoś, kto chce zdobyć pierwsze miejsce w Pucharze Polski, na pewno będzie tutaj startował, żeby zdobywać te punkty. Trochę tak nakreślili, a teraz poprosimy Kaisera, żeby przejechał jeszcze na rowerze, żeby dokładnie to wyznaczyć. Już nie będzie od razu w internecie, będzie cała trasa zaznaczona, ale tak powiedziałem, że stąd wyjeżdżamy tutaj w kierunku Pomyska. Tutaj jedziemy w Pomysk, później tam na Gołcewo, Cechiny, Połuczno, tamtędy, Nakla, tymi, no, tymi fajnymi, taki trochę taki... Wyjątkowo no, urokliwe. Naprawdę wyjątkowo urokliwe. Mm-hmm. Troszkę zmienimy to, ale na pewno będzie bardzo piękne i to ludzie zapamiętają, nie? Może słowo komentarza jeszcze o pana burmistrza w takim razie. Proszę Państwa, to chyba tylko się należy cieszyć i to bardzo cieszyć z wielu powodów, ale przede wszystkim z tego, że będzie promocja, dobra promocja naszego miasta, co mieliśmy już przykład niejednokrotnie, że za sprawą pana Czesława Langa miasto jest promowane, a z drugiej strony promocja tej części ziemi kaszubskiej, tej zachodniej części kaszubskiej, ale ważne jest, że Bytów, który od czasów niemalże powojennych znany był z kolarstwa, nadal cały czas jest kojarzony z kolarstwem i to dzięki takim osobom jak pan Czesław Lang, jak pan Eusebiusz Marciniak, którzy dla tego kolarstwa poświęcili całe swoje życie. Także należy się tylko cieszyć, że ludzie chcą do Bytowa przyjeżdżać, że chcą tutaj brać udział w zawodach i startować, ale z naszej strony to wielkie słowa podziękowania w kierunku pana Czesława, bo gdyby nie jego przychylność, jego zaangażowanie, to pewnie byśmy nigdy sobie nie pozwolili na taką imprezę sami. Nie, ja się cieszę naprawdę, bo ta każda ścieżka to jest dla mnie bardzo sentymentalna. Jak nie na rowerze, to gdzieś tam na polowanie, chodzę po tych lasach, jeżdżę albo na koniu, także że w każdej formie jestem tutaj bardzo związany z tą naturą i kocham to miejsce. Naprawdę zawsze to jest dla mnie najlepszy wypoczynek, relaks i tu, że mogę zaprosić właśnie do Bytowa i wspólnie razem, że możemy zrobić tę imprezę, to jest dla mnie naprawdę wielka frajda.